opowiemy o święcie Wojska Polskiego w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Rusza zbiórka podpisów pod projektem Ratujmy Kobiety. W hołdzie dwóm wielkim Polakom, czyli Chopin i Kolberg, na wystawie w Muzeum w Przysusze. W piątek bramy 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego na Sadkowie zostały otwarte dla dzieci z radomskich szkół oraz dla miłośników lotnictwa wojskowego, a wszystko w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego, które zorganizowano na terenie jednostki. Jak zawsze 42. Baza Lotnictwa Szkolnego oczywiście jest nierozerwalna z ziemią radomską i z okazji Święta Wojska Polskiego otwieramy naszą jednostkę koszary dla wszystkich chętnych. Dla tych najmłodszych dzieci, dla dzieci w wieku gimnazjalnym, licealnym, dla dorosłych, bo oczywiście pasjonatów lotnictwa w naszym mieście nie brakuje i są to rzesze ludzi. Dzieci najbardziej cieszyły się z możliwości zapoznania się z bliska ze sprzętem, który na co dzień stacjonuje na terenie bazy. Największym powodzeniem, gdy chodzi o zwiedzanie, oczywiście cieszą się samoloty. Tutaj pasjonaci lotnictwa najchętniej zwiedzają te samoloty, poznają ich specyfikę, ich przeznaczenia, ale oczywiście również mamy dzisiaj sprzęt, który zabezpiecza to lotnictwo na co dzień. Jest również fabryka broni Łucznik, jest Wojskowa Komenda Uzupełnień, która ma swój namiot promocyjny i promuje Wojsko Obrony Terytorialnej. Także mamy szereg atrakcji dla najmłodszych, oczywiście popis wodny Wojskowej Straży Pożarnej. Także na pewno każdy fascynat lotnictwa znajdzie coś bardzo ciekawego na terenie naszej jednostki. W sumie w ubiegły piątek bazę odwiedziło kilkaset osób. Rusza akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy Obywatelskiego Komitetu Ustawodawczego Ratujmy Kobiety. Projekt dotyczy m.in. praw kobiet i świadomego rodzicielstwa. Strona internetowa, na której można dowiedzieć się wszystkiego na temat tego projektu, to www.ratujmykobiety.org.pl. Tam jest link do ustawy, która traktuje o, przede wszystkim dotyczy przywrócenia pełni praw reprodukcyjnych, a także prawa dla kobiet do legalnego przerywania ciąży do końca 12 tygodnia. Jak dodaje Anna Prus, projekt przewiduje także wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół, czy łatwy i darmowy dostęp do antykoncepcji. To prawo zostało odebrane kobietom, a projekt Ratujmy Kobiety będzie dążył do tego, żeby te zapisy w prawie zmienić. Projekt reguluje również stosowanie klauzuli sumienia m.in. przez lekarzy ginekologów. Każdy zainteresowany inicjatywą kobiet może skontaktować się z partią, czy m.in. samemu pobrać specjalne karty do zbierania podpisów. Będziemy, szanowni państwo, w najbliższym czasie zbierać podpisy. Ustaliliśmy regularne dyżury na wtorki i czwartki w godzinach 16-18 w okolicach radomskich fontann. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich radomian, którzy zechcą złożyć podpisy pod tym projektem. W tej sprawie mają być także organizowane mobilne punkty, które mają być dostępne w podradomskich miejscowościach. By projekt można było wprowadzić pod obrady Sejmu, zwolennicy zapisów projektu ustawy muszą zebrać ponad 100 tysięcy podpisów. W akcję włączyły się m.in. takie organizacje jak Partia Razem, Inicjatywa Polska, Dziewuchy Dziewuchom czy Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Muzeum imienia Oskara Kolberga zaprasza na wyjątkową wystawę prac malarskich profesora Andrzeja Łobudzińskiego w hołdzie dwóm wielkim Polakom, Fryderykowi Chopinowi i Oskarowi Kolbergowi. Ekspozycja jest przykładem dwóch zupełnie różnych technik malarstwa, abstrakcyjnego i akwarelowego. Wystawa, która uświetnia dzieło Fryderyka Chopina, to prace bardzo typowe, charakterystyczne dla całokształtu twórczości profesora Łobodzińskiego. To malarstwo abstrakcyjne. Zupełnie różne w charakterze są obrazy, akwarele, pejzaże dedykowane Oskarowi Kolbergowi. Cykl obrazów poświęconych Fryderykowi Chopinowi to wyjątek w twórczości profesora Łobodzińskiego. Twierdzi jego wieloletnia asystentka Danuta Wieczorek. Cykl obrazów to w twórczości Andrzeja Łobodzińskiego wyjątek. On nigdy nie malował cykli, natomiast kilka lat temu pod wpływem muzyki Chopina namalował
cykl po raz pierwszy chyba. Zdaniem profesor Wieczorek, cykl poświęcony Chopinowi wymagał odpowiedniego połączenia zmysłów. Inaczej natomiast profesor Łobodziński podszedł do cyklu dotyczącego Oskara Kolberga. O tamtych obrazach mówił, że to właściwie jest taka ścieżka obok drogi. O ile to malarstwo abstrakcyjne to jest główny nurt jego twórczości, o tyle malarstwo akwarelowe powstało najpierw chyba z zachwytu drzeworytami japońskimi i na skutek pobytów u nas, ponieważ mieszkamy na wsi. Nadanie wystawą nadrzędnego tytułu w hołdzie dwóm wielkim Polakom to zabieg, który nie tylko zdradza osobisty stosunek artysty do twórczości Chopina i Kolberga, ale przede wszystkim ma także trafić do tych, którzy na co dzień mniej interesują się sztuką. Ma również taki walor bardzo edukacyjny, wychowawczy, popularyzujący także i przypominający o wielkich zasługach ważnych postaci, które pomimo upływu czasu nadal inspirują tak wielkich artystów, jak autor dziś eksponowanych prac. Wystawę w Muzeum imienia Oskara Kolberga w Przysusze będzie można oglądać do 10 września. Margaryna smakowita tylko 2,49. Kawa Nescafe Sensazione Creme za 17,49. Ser Gouda jedynie 14,99. Leclerc. Centrum Konferencyjne Biznesowa 9 to idealne miejsce na szkolenie, konferencję, imprezę integracyjną. Oferujemy dwie klimatyzowane sale konferencyjne na 100 i 250 osób z nowoczesnym wyposażeniem audiowizualnym w ścisłym centrum Radomia. Do dyspozycji miejsca parkingowe i szatnia. Zapewniamy również catering. W środę słonecznie i bardzo ciepło. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 31 stopni Celsjusza. Taką samą temperaturę powinny wskazać termometry w czwartek, ale na niebie może pojawić się nieco więcej chmur. Ciśnienie zacznie spadać. W piątek jeszcze więcej chmur, ale jeszcze cieplej. Do 34 stopni Celsjusza. Barometry wskażą 1013 hektopaskali.